dzień dobry, witam was wszystkich. Jest Piotrek, jestem ja, dawno nic nie było nagrywane, ale różne były powody, przyczyny. Dzisiaj miała być, idę bliżej Piotrka, bo wieje. Dzisiaj miała być wycieczka zimowa, zimowy biwak. Jak na razie pokażę wam, wszędzie mokro, ale nasze rumaki spakowane, nie poddajemy się. Zimowa wyprawa zamieniła się w jesienną. Mokro jesienną, pada i wieje. Ale jest światełko w tunelu, bo tam mamy pana, który właśnie wyszedł z wody po kąpieli. Tak, mamy morsa, zrobię zbliżenie. Także nie jesteśmy aż na tym, bo świnie nie tylko my. Nie. Jak się będzie coś udawało, to będę nagrywał, bo zobaczymy, jak to będzie. Pogoda nie była bardzo ładna. No nie było i nie jest. Zimno, mokro, wieje, ale jedziemy. Ma być przygoda. Nie wiem, myślę, że będzie. Jak jest? Dajemy radę? Dajemy radę. Mało nagrywamy, bo cały czas pada, a nie mam obudowy na kamerę. Już się powoli ciemno robi. Zrobiliśmy sobie przerwę, żeby poprawić stroje nasze wodoodporne. Przyjechaliśmy stamtąd, a teraz jedziemy tam. Jak ktoś oglądał poprzedni nasz film, to tędy jechałem kiedyś z Danielem, to będzie wiedział. Dobra, która jest godzina? 13:44. Mamy 2 godziny do zachodu słońca, to śmigamy znaleźć miejscówkę, żeby rozbić obóz. Nie jest łatwo. Nie jest. Leśnicy tutaj jeżdżą, wycinają drzewo. Droga jest tak rozwalona, że masakra. Chyba tędy pojedziemy, tutaj. Za tobą, tam może górą. No dobra, to złazimy i się próbujemy przedostać. To jest przygoda. Gdzie ta nasza zima i ten śnieg? Nie tak się umawialiśmy. Nie tak miało być. Ale na szczęście na chwilę przestało padać. Więc jedziemy sobie po tych pięknych mazurskich lasach. Warmińsko-mazurskich. No i podziwiamy sobie, jak bardzo są powycinane te lasy. Myślałem, że tylko u nas tak jest dużo cięcia drzew. Niestety tutaj też. To są wycinki higieniczne. O, tarny. Zgubiliśmy trasę, ale już jesteśmy i powiem wam, że piękne to miejsce tutaj. Super, cały czas są bagna, góry, las i kładeczka. O, atmosfera jest niebywała. Jest taki baśniobór. Pięknie. Ale przez kładeczkę to chyba przejdziemy, nie będziemy przejeżdżać. Opa. O Jezu, jak tu ślizgo. Ślizgie to drewno strasznie. Ale zobaczcie. Nie jest pięknie? Super. Pierwsze jeziorko nam się tutaj wyłoniło zza krzaków. Drugie, bo w tym pierwszym był mors. A, no tak. I znowu jesteśmy na tej pięknej ścieżce przy jeziorku. Jeziorko jest
częściowo zamarznięte. A nasza droga jest tragiczna, bo się uwzięły na nią dziki. Tak jest zryta, ale co zrobić? Natura. O! No tak, mało się nie wykoperciłem, ale przepięknie. O matko, ale ciężko jedną ręką się kieruje. Piotrek ostro walczy. No i co, teraz wam pokażę klucz gęsi. Czy to już wiosna? Wiosna, cieplejszy wieje wiatr. Oga? Lecą. A my tutaj sobie szukamy miejscóweczkę do spania. O, hej, ja już wiem, co tutaj będzie. Rytuały wycieczkowe. Proszę bardzo. Cukierki, jak ktoś nie wie. Cukierki anyżowe. Siostrzeniec żony z Holandii przyniósł. Albo z Belgii, bo ja nie za bardzo rozróżniam te kraje, tak jak stąd stoję. Daniel, dzięki. Pozdrawiamy Daniela i dziękujemy za cukierki. A miejscówka nasza wygląda tak. Tylko trochę wieje. Mała zmiana planów. Nie zostajemy tam przy wodzie, bo tam strasznie wiało od jeziora. Weszliśmy sobie na taką tutaj podgórkę. W taki dołeczek. Tutaj się rozstawiamy. Palimy ognicho. I myślę, że będzie fajnie. Będzie na pewno fajnie. Tylko? Tylko? Nie ma tylko. Cieszymy się tym, co mamy. My rozstawiamy obóz i zaraz wracamy. No więc tak. Nasz obóz prawie stoi. Piotrek tutaj ostatnie poprawki. Pompujemy. Tu jeden. Tu drugi już pościelony. Jeziorko. Tutaj góra zasłoniła wszystko. Nic nam nie wieje. Kończymy budowanie obozu i bierzemy się za ogień. I będziemy coś jeść, bo jesteśmy już głodni. Obozowisko ogarnięte. Dmuchamy teraz na ognisko, żeby się rozpaliło. Zaraz będą kiełbaski. Zrobiła się piękna pogoda. Cisza, spokój. Piękna pogoda w wykonaniu styczniowym ma mało wymagań. Tak. Nie wieje. Nie pada. Nie pada. A pić się chce. Znaczy, no, okej. Okay. To się wytnie. To się wytnie. Może być słabo widać. Pomogłeś. Jakie to jest dobre, musicie uwierzyć na słowo. Kiełbaska pieczona na ognisku, bułeczka, musztarda. Niam, 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 niam. Nic więcej nie potrzeba do szczęścia. I ta cisza. Poranek następnego dnia. Obozowisko spakowane, nie zostawiamy po sobie żadnych śladów. Śmieci jadą z nami. Śmieci zabieramy. Rowerki spakowane. Spało się bardzo dobrze. Cieplutko, jest na razie cisza, spokój, nic nie pada, zero wiatrów, zaraz będzie słoneczko pewnie też, pakujemy się i jedziemy sobie jeszcze dalej pojeździć. Słoneczko będzie, ale chyba nie u nas. U nas, u nas. My zawsze mamy słoneczko. Za chmurami, ale będzie słoneczko. Dziwna sytuacja była wczoraj z tym spaniem naszym, bo kolację jedliśmy o godzinie 5. A o godzinie 18, tak, w lewo, a o godzinie 18 już byliśmy w łóżkach. Z kurami spać, z kurami wstać. No, tylko że kury wstają rano, a ja się przebudziłem, myślałem, że jest rano, a była godzina 23:30, już mi się nie chciało spać. Także tak, tak to jest w lesie, jak nic nie ma, nie ma prądu, nie ma co oglądać. Słońce wcześniej zaszło. Ale najważniejsze, że się wyspaliśmy.
Przynajmniej ja. Ja też jestem wyspany. No, i kręcimy od rana. Teraz jedziemy przez Ciche. No i faktycznie jest tu cicho. Zajechaliśmy zostawić śmieci w koszu, żeby nie rozwalać ich gdziekolwiek w lesie. I jedziemy nad kolejne jeziorko. Jaka autostrada? Jakaś tak, leśna autostrada i w lewo. Szukamy miejsca, zaraz się zatrzymujemy i będziemy, przynajmniej ja, się rozbierać. Ja nie, mi jest dobrze. Ojoj, a ja to strasznie mi gorąco. Jedna bluza za dużo. Kolejne jeziorko na naszej drodze. Wydaje mi się, że to jest jezioro Zbiczno. Możemy zajechać tu w prawo. Tu? Tak. Wejście na teren płatny. No cholera. Chyba nie będziemy jednak płacić. No niestety, w styczniu to raczej nikogo tutaj nie spotkamy. Ja po piachu nie dam rady. Tak właśnie wygląda to jeziorko i spadamy, panie Piotrek, bo już się zimno robi, jak stoimy. Tak, no właśnie trochę uświergłem. Nie wiem, co to znaczy uświergłem, ale okej. Zmarzłem. Dzisiaj uświergłeś, a wczoraj co deszcz robił? Ciupał. Ciupał. Dzisiaj uświergliśmy, a wczoraj ciupało. Siostra z pieniędzy mnie nauczyła. Ciągle ciupie i ciupie. Całe szczęście, że dzisiaj nie ciupie. Piękne miejsca, piękne tereny, ale jedziemy dalej. Bo zimno. Bo nagrywam, jakie są nasze oddechy po wjechaniu pod górę. O matko. A niestety, to nie jest zawsze wszystko ładnie, pięknie. Zima w kościach jeszcze siedzi. Ale daliśmy radę, no co? Ale się drą. Nie wiem, czy to słychać, ale strasznie żurawie krzyczą. A tutaj mamy taką fajną ścieżkę przez las. Delikatny wąwóz. Pozytyw wjeżdżania pod górę, że się zjeżdża. Tak jest, to jest taka zasada rowerzysty. A jak jest pod górę, to będzie i z góry. Gorzej jak jest na odwrót. Ale my nie narzekamy, my sobie tylko tak rozmawiamy. Jakbym miał narzekać, to bym w ogóle nie jechał. O właśnie. To wykrakaliśmy, jest pod górkę. Bardziej mnie ten piach martwi. No tak. Ogólnie ostatni raz, jak tędy jechałem, to drogi były w zupełnie w dużo lepszym stanie. Są strasznie drogi porozwalane przez maszyny, które wywożą drzewo z lasu. No i przez te dziki. Dzikie maszyny. Dzikie maszyny. I dziki, dzicy rowerzyści. No i tak to właśnie jest tutaj, że sobie jedziesz. Las, las, las. A za chwileczkę z lasu wyłania się jeziorko. I grobla. Takiej dziczy kompletnej, jakieś bagna. No przepiękne te miejsca są tutaj. O! I kładeczka. Staramy się przejechać i nie wpaść. Udało się. Piotrek staje, nie wiem po co. To ja zajadę. O, tu wam pokazać.
chwilka przerwy, żeby sobie troszkę poglądać. Szkoda, że tego śniegu nie ma, byłby fajniejszy klimat. Tak, to jest tak trochę buro i ponuro. No ale nie można mieć wszystkiego. Cisza i krzyk żurawi. Jaka woda czyściutka. Cisza i krzyk żurawi. No jest pięknie, jest. A teraz sprawdzimy, jak mikrofony działają. Powiedz coś! Mówiłem, że cisza i krzyk żurawi. No ja Piotrka nie słyszę, on stoi tam, ale widzę po wykresie, że on coś mówi. Ja go normalnie słyszę, zobaczymy, jak będzie na filmie. Bo dzisiaj jedziemy z nowymi mikrofonami, próbujemy, żeby był dźwięk lepszy. Pięknie, ale trzeba jechać dalej. Odpocząć też jest gdzie w tych lasach. Trafia się, trafia. A droga? Proszę bardzo. No nic, tylko jechać. W jedną, w drugą. No więc tak robimy i jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Nie ma lipy. No nie, same sosny. Dendrolog się znalazł. Zjeżdżamy w prawo. Tutaj przed nami jest jezioro Parczęczyny Wielkie. A my będziemy jechali przez ośrodek wypoczynkowy. O, zresztą jest napisane. Parczęczyny Tereszewo. Się zatrzymaliśmy, żeby wam pokazać. Jakaś wypożyczalnia kajaków w Parczęczynach. Fajne jeziorko. Cisza. Cisza. Normalnie taka kojąca cisza. Ale ptaki śpiewają tak jakby wiosennie. Ty, no nie? No. To co? Pokażę wam, jak ładnie jeziorko wygląda. Ale jezioro pokazujesz. No, niech patrzą. Uwaga. No i tak to właśnie wygląda, to jeziorko. Ciągnie od niego chłodem? No właśnie, ciągnie strasznie chłodem tutaj. Strasznie zimne ręce, także zmykamy stąd. Ale zaraz się rozgrzejemy, bo dojedziemy tam i później tak, pod górę. Cieszysz się? Bardzo. Nie widać radości na twojej twarzy. Jestem szczęśliwy. Siusiam w śliweczki. To jedziemy. Jezu, jak mi zimno. Hej, z góry, jadą Mazury. Tak, nagrywaj, nagrywaj. Takie widoki, kochani. Wiem, że często to powtarzam, ale pięknie jest tutaj. I co ja poradzę na to, że ja się wszystkim zachwycam? Tacy ludzie też chyba muszą być, a nie tylko narzekać i narzekać. I tak pomalutku, pomalutku. I będziemy się
zbliżać do końca naszej wycieczki niestety. 7 km nam zostało. Tak, 7 km do końca mamy do celu, do auta naszego. Zjemy obiad, napijemy się kawy. Jeszcze obiadek i kawka. I trasa. I trasa do domu. No i fajnie było, tylko troszkę nam tego śniegu zabrakło. Ale kto wie. Może powtórzymy, jak będzie śnieg. Nie wiem, czy ja bym dał radę z tymi oponami na śniegu. Jakby był taki śnieg nierozjeżdżony, to tak. Tak, nierozjeżdżony, tak. A po lodzie, no to żadne nie dadzą rady. Żeby był mrozek, bo jakby był tylko trochę lepki, to zaraz bym miał cały rower, aha, oblepiony. Błotniki. No. Zabrakło mi tego. Ale jakby ktoś szukał trasy, żeby sobie pojeździć po fajnych terenach, jak będzie ładne słoneczko, pogoda, to polecam. Pojezierze Brodnickie. Piękne tereny, zróżnicowane bardzo. Górki, dołki, prawo, lewo, nie ma nudy ogólnie jak się jedzie. Nie ma takich prostych, długich tras. No i dużo jezior. Prawo, lewo, lewo, prawo, gdzie jest pani od biologii? I ogólnie może jeziora nie są jakieś duże, ale fajne, urokliwe. Także polecamy pojezierze Brodnickie. Tak. Jeszcze dzikie, jeszcze nie jest tak oblegane przez ludzi. To może nie przyjeżdżajcie. My takie trasy lubimy. Żegnamy Otręby i już wjeżdżamy do Wawrowic. Czyli do miejsca, z którego startowaliśmy na naszą wycieczkę. Jakoś inaczej wygląda. Tak, bo zajeżdżamy od drugiej strony. Jeszcze muszę morsowania spróbować. Dawaj. Ale nie teraz. Ej. Trzeba się przygotować, nastroić, odpowiednie buty założyć, żeby cieplej było. A już myślałem, że to nagramy. No i tak, kochani, my już jesteśmy na miejscu. Kończymy na dzisiaj tą naszą krótką przejażdżkę. Jedna wyprawa się kończy. Czekamy na drugą. Tak jest. W maju będzie grubsza, ale to nie będę zdradzał. A jak się uda, to może w międzyczasie gdzieś wyskoczymy po lasach koło Piotrka. Tam są fajne rzeczy, tereny. Jakiś krótki filmik. A na razie co? Żegnamy się. Śniegu zabrakło, ale spoko, też było fajnie. No. Także nie ma co się bać. Wyzwań, jeździcie w taką porę też jest fajnie. No trochę ponuro, ale okej. On jest ponury, ja nie. Do zobaczenia.